Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Jest sobota. Poprzedni film mi się udało ogarnąć nad ranem. Teraz w miarę wyspany mogę się zabrać za drugą fazę ekspedycji, więc skoro tu jesteśmy, do dzieła. Zaraz zdobędziemy drugie multinarzędzie, więc wypadałoby zobaczyć, czy nie chcemy czasem się pozbyć naszego lasera. O, gorąco, wsiądźmy sobie do statku, skoro i tak grzebiemy. Dobrze, co możemy rozebrać, to rozbierzemy. Jak widzicie, ulepszeń trochę udało nam się zdobyć. I to tylko tak naprawdę dzięki pierwszej fazie. Dobra, w poprzednim odcinku dotarliśmy do kolejnego Harmony Camp, czy opuszczonego obozu. Zobaczmy, co my tu mamy. Jeśli chodzi o taczki, no to już złom pozbierałem. Przynajmniej chyba z większości. No zaraz się okaże. Podejrzany pakiet towary, podejrzany pakiet broń tu był. O! A! No dobrze. Ej, no coś tu jest ewidentnie do wzięcia. Coś mi dwa razy umknęło. A, spoko. Weźmy sobie, odbierzmy może nasz laser. Kurde, się zamyśliłem. 22, o, dobra, 16, 5, 11. No ładnie, dostaliśmy Aerona. No jakie odcięcie harmonijne, goddammit. Chcieliśmy chyba zdejmij blokadę, nie? Czy nie? O, może i nie. Klasa B. Tak lepsze niż nasze. Nasz się pozbędę, bo... No kompletnie mi nie leży. O, wyrzutnie plazmy ten mu od razu. Dobra, bierzemy.
Nie ma co tu dużo dyskutować. Jest tu coś jeszcze ciekawego? Konstrukt, to z nim za chwilę pogadamy. Naturalne cmentarzysko. Sfery Gravitin to tak za bardzo nie chcę. Interfejs już ogarnęliśmy. Dobra, pogadajmy z autofagiem właśnie, nie konstruktem. A masz. No dobrze, za dużo to się nie dowiedziałem. Dobra, gdzieś mieliśmy zaznaczone cmentarzysko, 400 jednostek. Polecimy tam sobie. Nie wiem, jeżeli będzie nuda, to po prostu wytnę to. Ale jeszcze sobie zaznaczymy statek, który... sobie zgarniemy, bo kasy nigdy za wiele. Tu już nie będę szuja, po prostu to raczej wytnę. Nikogo chyba nie interesuje, jak zdobywam kolejny statek, czy się męczę z jego zdobyciem. Najpierw sobie odwiedzimy cmentarzysko. Zaraz się okaże, że ono tam na samym początku było, co? No raczej. Dam radę tu wylądować. No przestań mi faflunić i ląduj, no. Całe życie pod górę. W sumie możemy sobie zamontować, nie? O! Dobra. Nieważne. Zanim ją rozwalimy, to... weźmiemy się, przełączymy na drugiego tego do zbierania. No i co by tu nie mówić? To będę zbierał. To tyle kosztuje, że myślę, że nieraz mi uratuje tyłek tu na początku, kiedy jeszcze jestem dość biedną osobą. Dobrze, weźmiemy też to, bo chlor to jak najbardziej nam się przyda.
Co to takie odporne? Czajcie to? Oh God, really? No ale na statku mam trochę, no. W sumie to bym mógł rozmontować, nie? Raczej wątpliwe, żebym... Żebym co? Znalazł broń, która... To niech zostanie. Znalazł broń, która nie będzie miała skanera, nie? Tak, nie pomyślałem trochę o tym. Zdecydowanie trochę pungeum by nam się przydało, widzę. Sól, chlor, pięknie. A przynajmniej bardzo ładnie. No i pięknie, hajsik leci. I tutaj jest ich tu więcej? Zasadniczo jest to jeden ze sposobów zarabiania, nie? Polowanie na starożytne kości. Za sfery Gravity na razie nie chce się brać z prostego powodu. Nie chce mi się tłuc ze strażnikami. No bez jaj. No przydałoby się trochę żyćko podreferować.
Oh, Jesus. Niwodor to tam dupa, ale przynajmniej na nity wpadły. Dobra, przyjąłem. Patrzy w dupsko. Ale biegnij, biegnij, chłopie. Dobrze, co my teraz mamy w ogóle zrobić, co? Pielgrzymka, ukończ pielgrzymkę. To lecimy w gwiazdy. Fregaty do kupienia, ale dobra, się tym tu nie będziemy zajmować. Nie po to tu jesteśmy. Się robi drogo trochę. Zaraz sobie polecimy na miejsce spotkania, ale w pierwszej kolejności kombinezon. Wiem, co odwaliłem z pierwszym materiałem, który mi 35, no to dobrze, który mi cały nie poszedł. Się okazało, że nie zaznaczyłem po prostu do renderowania całego filmu, tylko część, ponieważ tutaj
Te filmy no, są pocięte jak by wyszły z niszczarki papieru. Z tego powodu, że bardzo dużo wam przyspieszam, tam jak łażę, jak zbieram, no bo bez sensu to chyba. Teoretycznie, tak jak mówię, mógłbym wycinać i może to by było niegłupie. Nie wiem, dajcie znać, czy wolicie, żebym przyspieszał o te 2,5 raza, czy po prostu robił cięcia. Dobra, nie interesuje mnie tu nic. Zresztą nawet jak przyspieszam... Lodowa? Nawet jak przyspieszam, to te filmy około 1,5 godziny zajmują, więc no, są dość długaśne. Dobra. Dość częsty to jest problem, nie? Przy ekspedycjach, że nie można wylądować. Kurde, na każdej planecie, na której lądujemy, sfera Gravitin? Na bogato. Oj, znowu wspinaczka, masakra. A może nie? Próbujemy przelecieć między górami. Co to za jeżozwierz? Ale czadzior. Pokaż się, gościu. Zwała. Szarżować, bo to się może dla mnie źle skończyć. Cześć i chwała komuś, kto wymyślił, że plecak się nie zużywa, kiedy podlatujemy pod coś wysokiego.
Tak jak mówiłem, jedzonko się nam tu raczej nie przyda, ale na wszelki wypadek pozbieram. Jeszcze im się ubździ, że coś ugotować i będę w czarnym dupsku. Oni chyba mają jakiś, nie wiem, sadystyczną radość z tego, że po takich planetach nas przeciągają w trakcie ekspedycji. Życie doładuje. Już sobie wlecimy na szczyt, nie będziemy kombinować, ale pod systemem podtrzymywania życia dostaję w dupsko na tym. Mam chyba jakieś dane nawigacyjne, żeby w razie czego statek wezwać, nie? Coś tak kojarzę. Ale mnie w powietrze wyrzuciło. Czy ja dobrze widziałem, że mnie statek chrąbnął? To gdzieś tu na dole będzie. I mam nadzieję, że to przeżyje. Było grubo. Naprawdę, nie mogliby dać jakiejś ładnej, w miarę płaskiej planety. Coś mnie trafi zaraz z nimi, nie?
nie wiem, czy jakiegoś alpinistę zatrudnili, jeśli chodzi o projektowanie trasy na ekspedycję, czy sadystę, jedno z dwóch na pewno. Dobra, ale jesteśmy blisko. Blisko. Raczej tu będzie. Dobra, wezwijmy sobie tu nasz statek. Będę musiał chyba skoczyć na frachtowiec, trochę syfu zostawić, bo plecak pełen i statek tak samo. Najwięcej to widzę paskudnego osadu wpada. Oczywiście, że rozpieczętujemy, zobaczymy, może będzie to lepsza klasa niż to, co mam, ale... Najpierw pozbierajmy fanty. Nawet nie wiem w sumie, co tu trzeba zrobić. Dwa, osiem. No dobrze. A z jakiej paki dostałem modyfikację magazynu? Znaczy nie, żebym narzekał, nie? Dobra, my mamy B. A tu jest C. No dobra. Czyli nie ma problemu. Dużo buzia. Siedem, trzynaście, dwa. No dobra, letyma. Ile mówiłem? 13? Cholera, nie pamiętam. No, chyba dobrze. Mamy łapkę, żeby było zabawniej, możemy ją nawet zbudować, bo jedną z dalszych części ekspedycji udało nam się zrobić, za którą dostaliśmy poczwórny serwomechanizm.
Nanorurki musimy jeszcze wyprodukować w pierwszej kolejności. Trzy sztuki. O, dobra. Dobra, mam rękę. I co teraz? Dobrze. Spierz promieniujący odłamki 12 na 16. No, dobrze, że to zbierałem. Tutaj będzie problem z tym. O, wreszcie plany komputera bazy. No i nice. Uj, pozyskanych danych trochę wpadło. Smar. Dobra, zaraz sobie zapolujemy na te odłamki. O, rękawica hazmat się nam nawet przyda. Dobra. Co mam, pełen plecak? Mam w statku. Dobra, w porządku. Harmonijny interfejs. Tylko nigdzie nie widzę promieniując. O. W sumie nawet dość blisko, ale polecimy sobie chyba tam statkiem. Skoro mamy taką dobrą passę, to może teraz będzie SK, co? W pierwszej kolejności odłamki. Chociaż pewnie przy statku też będą. No, coś z teksturami nie pykło. Zdecydowanie tutaj lepiej się statkiem poruszać po tych górkach. Gdzie był teraz nasz skok dysonansu? Nic nie widzę.
Tak w ogóle to jestem zaskoczony, że nie dostałem copyrighta za Petera Schillinga, którego puściłem. Fakt faktem, malutki kawałek, ale mimo wszystko. Tak szczerze nie robi mi to różnicy, bo i tak nie zarabiam na filmach. Ale no, naciula ostrzeżenie, nie? No i pięknie. Gdzie jest ten mózg? Nie pokazało mi? No cóż. Nie pokazało, to nie pokazało. Rękawice by chwytać, blask. Świder optyczny. Promień wydobywczy, zabronione. Dobrze. Ładnie. Cieszę się. Zaawansowany laser wydobywczy, ale to chyba mamy już w multinarzędziu, nie? No mamy. O, powoli by chyba trzeba było zacząć naprawiać. Bardziej, że nie są to jakieś duże. Dobrze, zerknijmy, co dalej tam mamy. Dużo X-ów tu wpada, zauważyłem. Spotkaj się z Atlasem. No to grzejemy do Atlasa. Rozważałem wycięcie poszukiwań, ale póki co idzie nam to w miarę szybko, więc jeżeli nie utknę na którymś z punktów, może zostawię cały film. Myślałem, że w niego przylutuje. Tak, dla pewności sprawdzam, bo w normalnej grze te kule dawały słowa, ale tutaj widzę, że nie. Lećmy pogadać z gościem.
Ziarno mocy. Zróbmy je sobie od razu. Ciekawe, co by to dało. No dobrze. Wychodzi na to, że w ten oto sposób osiągnęliśmy koniec fazy drugiej. Odbierzmy jeszcze tylko nasze nagrody. Działko neutronowe. Ulepszenie działka neutronowego. No, szkoda, że nie już. Kompresor pola? Aha, do działka neutronowego. Dobra, spoko, czaję. Harmonijna smuga. Czyli lecimy ekspedycję trzecią, znaczy się fazę trzecią ekspedycji. Dobrze, my tutaj sobie zakończymy. Ja sobie polecę na frachtowiec zrobić porządek w itemach, bo mam rozpiździa i na maksa. No i widzimy się w następnym filmie, ogarniamy fazę trzecią. Także dziękuję wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i szerokości.